Siemano. O, siemano mordeczko, jak tam? Nic, kwiatki podlewam, mordko. Co ty pierdolisz? No. A gdzie ty jesteś? To jest na działce jesteś, czy co? W domku. Kurwa. Czyli to robisz w wolnym czasie, tak? Tak, hoduję sobie pomidory mam i w wolnym czasie tak spędzam czas właśnie. Okej, okay, a ty sprzedajesz te pomidory, to można jakoś kupić, podjechać coś? Mordo, mogę zrobić wyjątek dla ciebie, wiesz o co chodzi? Tak jakby staram się swoimi dobrymi pomidorkami nie dzielić, ale coś tam można pomyśleć. Nie no, to by było zajebiście, jakby dało radę podjechać, bo ja tam akurat w tej okolicy kupuję jajka, więc wziąłbym te pomidory od razu. Mordo, zobacz, ja tu wszystko wyścieliłem ładnie, korą, posadziłem choineczki. Nie, ale pierdolisz, naprawdę sam to robisz wszystko? No. Kurwa. Nie no, to gratuluję, kurwa, ja tu nie wiem, co by się musiało stać, żebym tak, kurwa, coś takiego zrobił. Ale, co tam, mordo, kurwa, robisz coś czasem, czy nie? Tak, właśnie nie, jadę. Nie możemy powiedzieć, o co chodzi? Ale my wiemy, o co chodzi. Wiesz, jadę właśnie i dzisiaj w nocy albo jutro po 19, to już mam ten, więc jak coś, to maksymalnie jutro po 19, bo o 19 wbijamy i wszystko ale będzie. Ale fajne to wyszło, co? Kurwa, nie no, to zajebisty jestem, no, to. nie, ale tak poważnie, całkiem to, nie no, rozpierdol. W ogóle zajebista jest ta tematyka, tam twój no. Mi siadło. A kiedy dasz radę się z tym drugim zrobić? Mordko, w tym nie tygodniu, bo tu mam jeszcze parę spraw, ale przyszły tydzień już jestem. Nie no, to zajebiście. Nie, a ten kiedy w ogóle to puszczasz? Idzie? Jeszcze raz? Kiedy to puszczasz? No, jak najszybciej, też nie mogę ci powiedzieć jeszcze, ale będzie jak najszybciej. Nie no, to zajebiście. Zajebiście. Tak palisz te szlugi, mordo. Polecam ci nowe no. Te. Idź sobie na Circle i kup to jest zajebiste. No co to jest? To się nazywa Joul. A, słyszałem o tym, tak, słyszałem o tym. Kurwa, wiesz co, ja to się nie mogę przekonać do tych papierosów i tego wszystkiego. Ja też nie, ale to jest zajebiste. Ale to jest co, to jest znowu podgrzewany tytoń, czy bardziej jakie papieros, czy bardziej jak to? Olej. Aha. I to jest porównywalne do papierosa? To jest porównywalne do seksu przez prezerwatywę. Nie no, to dzięki. Już wolę zaryzykować. Rock and roll? Tak, no to nie ma co. Nie ma co. Poza tym to jest nie po chrześcijańsku w ogóle. Co to jest? To jest nie po chrześcijańsku. Nie wolno przez prezerwatywę, wiesz? Ja też tak uważam, że to jest grzech, ale czasami trzeba. No, czasami trzeba, to prawda. Nie ma wyboru czasami. Tylko, słuchaj, a jeszcze a propos tego, bo ty i tak palisz, no bo ja jestem ciekaw, wiesz, bo planuję rzucić te szlugi, bo palę paczkę dziennie, ale ty i tak palisz szlugi przecież oprócz tego, nie? No. No czyli co, to coś pomaga, czy tak po chuju? Nie. Okej. Okay. Cudowna reklama. Właśnie, nie pomyślałem o tym, my tu mamy 1500 osób, oni powinni to zapłacić, stary. Nie pomyślałem. No właśnie. To jest pizda. Jaki kurwa ja nieuczesany jestem, ty. Co to kurwa, masz się czesać do ogródka? Na pomidory? Pokaż jak tam droga u ciebie. Już ci pokazuję. Jestem teraz na tej wolności, tutaj zawsze jest korek, wiesz, to jest tam do Warszawy już. A... Zawsze to jest pizda. No. Fajnie. Myślę w ogóle, żebyśmy... Kurwa, poczekaj. Nie wiem, czy nie będziemy robić... klipu może. Możemy robić. W porządku, tak, dla ciebie? No. No to zajebiście. Jeszcze nie wiem, bo będę w ogóle dawał znać, ale jak tak, to zajebiście. Fajno. Ja ci to wyślę też, to będzie też petarda. Dobra, no kurwa, jestem ciekaw. Nie, jestem na maksa, jestem ciekaw. Jak to ugryziesz, bo to jest totalny kontrast i jestem na maksa ciekaw. Naprawdę, nie jest kontrast, bo sama tematyka Fresh Prince już
już daje ci, stary, wiesz co, możliwość manewrowania z tego, że jesteś, kurwa, z dziury, a wbijasz się na salony. To prawda, ale wiesz, ale to jest też, kurde, takie trochę smutne, wiesz co, takie, że to, no to jest, kurwa, wiesz, więc jestem w chuj ciekaw. Nie wiem, na przykład ja w chuj lubię Róże z Betonu, twój numer, to jest, kurwa, rozpierdol dla mnie ten numer. Jak to wyszło, to w chuj to zapierdalałem. Wiesz, a ja osobiście, stary, ja jestem fanem tego intro, co na płytę wyszło. Które? To jak Mick Mill napierdalałeś. A, tak. To dzięki wielkie. No, to wtedy, kurwa, rzeczywiście, to było zadanie. Nie, no to zajebiście wyszło. Jestem ciekaw, jak ta moja płyta się teraz przyjmie, bo to, kurwa, są takie różne te piosenki. Ty zrobiłeś miszmasz? Wiesz co, nie tyle co miszmasz, tylko że mam taki dylemat, bo na tej poprzedniej płycie jakby, wiesz, Kwiat Polskiej Młodzieży, walka i tak dalej, wiesz, jest takie wygrywanie, a ta druga płyta teraz będzie taka trochę smutna. Jestem ciekaw, jak po prostu, wiesz, jak to ludzie, wiesz, przyjmą to, bo tam jest więcej emocji. U mnie koncert był taki, mordo, z płytą, że ja przez 2 miesiące po prostu się upadlałem dzień w dzień, żeby nabrać inspiracji i tematykę do tej płyty, co teraz wyjdzie, także myślę, czyli, że naprawdę... Tak sobie, czyli to nie tak, że po prostu się upadlałeś i zrobiłeś płytę, tylko po prostu przed płytą sobie założyłeś, że tak, to tak, się tak, upadza, ja musiałem tak zwany katarzis przejść, wiesz, o co chodzi? Okej. Okay. I co, myślisz, że to na plus? Myślę, że tak, no, bo jakby... no czuć tutaj w tej płycie będzie czuć, kurde, ból związany, kurde, z jakąś tam, nazwijmy to, depresją wynikającą z życia, wiesz, o co chodzi, takiego, a nie innego. Tak. No. Nie, no z tych dwóch kawałków, co tam podesłałeś, no to jest rozpierdol. Szczególnie mi się podoba ten, co my robimy, ale jestem ciekaw, jak te inne będą. A w ogóle powiedz mi, bo właśnie byłem ciekaw, ty teraz kręciłeś klip jakoś wczoraj czy przedwczoraj, co ten Bentley, to był Bentley, to był Rolls Royce, co to było? Rolls Royce, właśnie. To klip kręciłeś, kiedy to wychodzi? W Polsce są, mordo, takie tylko. Co? 3 sztuki w Polsce takiego Rollsa tylko są. Wiem, kurwa, wiem, bo... Ja nie wiem, to jest w ogóle jakiś kurwa rarytas. Ja wiem, że teraz w ogóle nie wiem, czy widziałeś, bo widziałeś, co Ed Sheeran zrobił teraz za płytę? Nie. Kurwa. Musisz koniecznie sprawdzić, bo na tej płycie jest na przykład Travis Scott, ale jest kawałek, który się nazywa Take Me Back to London i tam jest Stormzy, tam jest JK i tam jest ten Ige. Wiesz, jest remix z takimi ulicznikami z Londynu, no. Że normalnie Ed Sheeran leci na grajmie i nawija i oni też jeżdżą tamtym właśnie Rolls Royce'em na tym klipie. Tak, wyszło, wpisz sobie Take Me Back to London, Ed Sheeran Stormzy. I to po prostu, wiesz, jest tak, że... Bo Ed Sheeran w ogóle, on miał jakieś korzenie w grajmie i teraz on jakby tą płytą powrócił do tego, on tam, wiesz, nawija, on tam ma teraz właśnie... Ed Sheeran już nie ma takich kawałków, wiesz, że... Jak jakiś popowy artysta, tylko nie wiem, kto tam odpowiada za ten PR, ale to jest rozpierdol, że wiesz, nawija Ed Sheeran i za chwilę wbija ten Ige. Ten Ige to jest ten gość od tego Very Sexy, Kisha, Becky. Wiem, no. No, i to jest jakiś rozpierdol, człowieku, no to jest jakiś kosmos. I dlatego byłem ciekaw tego, bo oni tam jeżdżą tym samym Rolls Royce, to rozpierdol. Tym samym jeżdżą? Rozpierdol. Tak, to jest chyba ten sam, to oni mieli jakiegoś czarnego, no. Ale sztos. A powiedz mi, bo słuchaj, mam takie pytanie, bo to kolega pyta, on siedzi obok akurat, ale się wstydzi, nie chcę go pokazywać. Jak wygląda milion w gotówce? Wiesz, jak wygląda milion w gotówce? Jak, kurde, najładniejsze pośladki, które kiedykolwiek w życiu widziałeś. Jak najbardziej miękkie cycki, do których kiedykolwiek się przytuliłeś. Okej. Jak? A to jest takiego mniej seksualnego dla młodszych fanów, żeby sobie mogli porównać. Wygląda to jak ulubiona zabawka, o której marzysz od dłuższego czasu. Okej, okay. Idealnie. 3 idealne porównania. Już wiemy wszyscy, jak wygląda milion w gotówce. No i przed tym milionem, jak przed nowym GTA, którego pierwszy raz uruchamiasz na konsoli. Kurwa, człowieku, ja miałem... jazdy z GTA. Kupiłem sobie GTA. Kowana, tylko na... No, kupiłem na rynku GTA, człowieku.
i moja babcia mi wjechała na banie, jak byłem mały, że to jest gra z przemocą i tak dalej, że nie powinienem w to grać. I miałem takie poczucie sumienia, takie wyrzuty sumienia miałem, jak w to grałem, że wziąłem, złamałem tą płytę w pół, kurwa, żeby w to nie grać. I tak chuj z tego wyszedł. Po słowach babci? Co? Tak, po słowach babci, no. Ale kozak. Kurwa, szacunek. Ja to wziąłem tak do siebie, że babcia mi powiedziała, że żebym nie przeklinał w grach, nie? I ja byłem, wziąłem to tak do siebie, że w momencie, jak ktoś inny przeklinał w grze, to ja się czułem winny, rozumiesz, kurwa? Pierdol, kurwa. O kurwa. No. Nie, no to było naprawdę, naprawdę miałem taki okres, że po prostu masakra. Mordo, grasz trochę w UFC, czy nie? W UFC? No. Kurwa, nie. Nie potrafię w to grać, nie grałem nigdy. Mordo, wyszkol całe 2-1-1-5 i robimy Fight Night, DM2L versus 2-1-1-5. Sprzedamy to, kurwa, jakiemuś programowi, stary. Kurwa, no to możemy tak zrobić, możemy to zrobić, tylko to jest na PS4? Niech każdy kupi sobie UFC na Playaka i robimy za jakieś 2-3 tygodnie, stary, Fight Night 2-1-1-5 versus GM2L, stary. I wszystko będzie relacjonowane na żywo. To można to zrobić, tylko wtedy ilu na ilu? Nie wiem, ilu was tam jest w ogóle, bo ja sorry, że tak chcę, ale... Kurwa, nas jest tam sporo, no. Ale ilu będzie trzeba... Samych tych, co rapują i tak dalej, tych takich, wiesz, po boku ziomali i tak dalej, nie bierzemy. Okej, okay, dobra, no to... Sobie. No to nie wiem, ze 5-6 powiedzmy. No to ja tak dam radę zrobić. Też z 5. Dobra, to zajebiście, no to 5 na 5. Słuchaj, bierzemy catering. Bierzemy catering, jedzenie. Bierzemy wszystkie te. I robimy fight night, stary. O, robimy live transmisję i pieniądze przekazane z tej transmisji damy na jakiś dom dziecka, stary. Możemy tak zrobić, właśnie, bo pomyślałem, że to nie ma to sprzedawać tam gdzieś ten, tylko że właśnie możemy zrobić live'a z donate'ami i po prostu te donate'y przeznaczyć na jakiś ten cel, no. Dobra, to trenuj swoją armię tam. A ile ty w to grasz, kurwa? Bo jak ty grasz, to kurwa pewnie 3 lata, a ja mam 2 tygodnie? Nie, ja całą płytę gram w to. Odkąd zacząłem płytę robić, to gram w to. Dobra, okej, okay, w porządku, dobra, no to ja to załatwię. Tylko nie wiem, czy to będą 2 tygodnie, no kurwa, nie wiem, może trochę dłużej, może 3 albo 4 chociaż, żeby się nauczyć, słuchajcie, kurwa, wszyscy, co to oglądacie, jak są osoby chętne, które chcą wziąć udział w tym wydarzeniu wielkim, wstrząsającym całą Polskę, odzywajcie się, coś pomyślimy. Cel jest charytatywny. To będzie prawdziwy beef, to skończą się żarty właśnie. To będzie prawdziwy beef pierwszy. Tak, pierwszy raz będzie lanie po mordach 5 na 5. Fame MMA będzie miało konkurencję teraz. Tak. Kurwa, ja grałem raz w to UFC i to nie wspominam tego dobrze. Najlepsza. Będziemy robić chyba rewanż, kurwa, w FIFA może. Tutaj już do mnie koledzy piszą, nie rób wstydu, bo wszyscy mówią, że ja jestem najsłabszy. Oni tak zawsze mnie dojeżdżają, wiesz o co chodzi, muszą tak delikatnie. Zawsze ten, ale i tak prawda jest taka, że ja zawsze wygrywam, więc... Kurwa, no zobaczymy w takim razie, no ale to w takim razie, no, żeby nie było, to zagrajmy o coś w takim razie, żebyśmy mieli jakby o coś. Kurwa, o co możemy zagrać? Wiem, co zrobimy. No dawaj. Przegrana ekipa, zrobimy tą całą relację w studio i przegrana ekipa wychodzi z tematem kawałka i każdy będzie musiał po 4 barsy nawinąć, kurwa, i zrobić kawałek i przegrana ekipa płaci za klip. Okej, okay, to tak możemy zrobić, w porządku. Dobra. Okay. Przegrana ekipa płaci za klip i dobra, i to się skończy tak, że jak my przegramy, to będziemy mieć takiego one-shota z ręki. Za 200. Nie, w porządku, możemy tak zrobić. Kurwa, no to zajebiście, to rzeczywiście można to zagrać. Mordo, ja się zabijam, idę się kąpać, ogarniać powoli. Jesteś dobra, na łączach. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam panów pewnie, wszystkich, ale miłego dnia. Ale to na poważnie wszystko, tutaj ludzie nagrywali wszystko, jest kurwa na poważnie, to już nie wywijaj się za 2 tygodnie. Nie, no jest na poważnie, robimy zawody UFC, 2-1-1-5 versus GM2L. Pieniądze z donate'ów idą do domu dziecka, a przegrana ekipa płaci za finansowanie tego wieczoru i klip. Dobra, do zoba. Pozdro.
Traposfera na Facebooku. Link znajdziesz w opisie. Kliknij w subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Napisz coś ciekawego w sekcji komentarzy. Traposfera.